Dobry wieczór Państwu. Księga siódma, Rada. Z kolei Bartek, poseł, rzecz swą wyprowadzał. Ten, że często na strugach do królewca chadzał, nazwany był Prusakiem od swych współrodaków. Przez żart, bo nienawidził okropnie Prusaków, choć lubił o nich gadać. Człowiek podeszły w lata, w podróżach swych dalekich wiele zwiedził świata, gazet pilny czytelnik, polityki świadom, w niebytność Maćka zwykle przewodził obradom. Ten tak rzecz kończył. Nie jest to, panie Macieju, bracie mój, a nas wszystkich, ojcze dobrodzieju, nie jest to marna pomoc. Ja bym na Francuzów spuścił się w czasie wojny jak na czterech tuzów. Lud bitny, a od czasów pana Tadeusza Kościuszki świat takiego nie miał geniusza wojennego jak wielki cesarz Bonaparte. Pamiętam, kiedy przeszli Francuzi przez Wartę, bawiłem za granicą. W ten czas w roku pańskim 1806. Właśnie z Gdańskiem handlowałem, a krewnych mam wiele w Poznańskiem. Jeździłem ich odwiedzić, więc z panem Józefem Grabowskim, który teraz jest rejmentu szefem, a podówczas żył na wsi blisko Obiezierza, polowaliśmy sobie na małego zwierza. Był pokój w Wielkopolsce, jak teraz na Litwie. Wtem nagle rozeszła się wieść o strasznej bitwie. Przybiegł do nas posłaniec od pana Todwena. Grabowski list przeczytał, krzyknął: Jena, zbito Prusaków na łeb, na szyję, wygrana. Ja z konia zsiadłszy zaraz padłem na kolana, dziękując panu Bogu. Do miasta jedziemy. Niby dla interesu, niby nic nie wiemy, aż tu widzimy wszystkie landraty, hofraty, komisarze i wszystkie podobne psubraty. Kłaniają się nam nisko, każdy drży, blednieje, jako owad prusaczy, gdy wrzątkiem kto zleje. My śmiejąc się, trąc ręce, prosi uniżenie o nowinki. Pytamy, co słychać o Jenie. Tu ich strach zdjął, dziwią się, że o klęsce owej już wiemy. Krzyczą Niemcy, Harry Goto, wej, spuściwszy nos do domów, z domów dalej w nogi. O, był rwetes. Wszystkie wielkopolskie drogi pełne uciekających. Niemczyska jak mrowie pełzną, ciągną pojazdy, które lud tam zowie wageny i fornaliki. Mężczyźni, kobiety z fajkami i imbryczkami wleką pudła, bety, drapią jak mogą, a my milczkiem wchodzim w radę. Hajże na koń pomieszać Niemcom rejteradę. Nóż landratom tłuc w karki, z hofratów drzeć schaby, a herów oficerów łowić za harcaby. A generał Dąbrowski wpada do Poznania i cesarski przynosi rozkaz do powstania. W tydzień jeden tak lud nasz Prusaków wychłostał i wygnał, na lekarstwo Niemca byś nie dostał. Gdyby tak obrócić i gracko, i raźnie, i u nas na Litwie sprawić Moskwie taką łaźnię. Ha, co myślisz, Macieju? Jeśli z Bonapartem Moskwa drze koty, to on wojuje nie żartem. Bohater pierwszy w świecie, a wojsk ma bez liku. Co myślisz, Macieju? Nasz ojcze króliku? Skończył. Czekają wszyscy Macieja wyroku. Maciej głowy nie ruszył, ani podniósł wzroku. Tylko ręką kilkakroć uderzył po boku, jakby szabli szukał. Od zaboru kraju szabli nie nosił. Przecież z dawnego zwyczaju na wspomnienie Moskala zawsze rękę zwracał na lewy bok, zapewne rózeczki swej macał. I stąd był nazywany powszechnie za bokiem. Już wzniósł głowę, słuchają w milczeniu głębokiem, Maciej oczekiwanie powszechne omylił. Nachmurzył brwi i znowu głowę na pierś schylił. Na koniec odezwał się zwolna każde słowo, wymawiając z przyciskiem, a w takt kiwał głową. Cicho!
skądże ta cała nowina pochodzi. Jak daleko Francuzi? Kto nimi dowodzi? Czy już wojnę zaczęli z Moskwą? Gdzie i o co? Którędy mają ciągnąć? Z jaką idą mocą? Wiele piechoty, jazdy. Kto wie, niechaj gada. Milczała, patrząc na się kolejno gromada. Radziłbym, rzecze Prusak, czekać Bernardyna Robaka. To od niego pochodzi nowina. Tymczasem posłać pewnych szpiegów nad granicę i po cichu uzbrajać całą okolicę. A tymczasem ostrożnie całą rzecz prowadzić, aby Moskalom naszych zamiarów nie zdradzić. Czekać, czekać, zwlekać, przerwał Maciej II. Ochrzczony kropicielem, od wielkiej maczugi, którą zwał Kropidełkiem. Miał ją dziś przy sobie. Stanął za nią, na gałce zwiesił ręce obie, na ręku oparł brodę, krzycząc: czekać, zwlekać, sejmikować, hem, trem, brem, a potem uciekać. Ja w Prusiech nie bywałem. Rozum królewiecki, dobry dla Prusa, u mnie jest rozum szlachecki. To wiem, że kto chce bić się, niech kropidło chwyta. Kto umierać, ten księdza niech woła i kwita. Ja chcę żyć, bić. Bernardyn, po co? Czy my żaki? No co mi tam robak? Otóż my będziemy robaki. I dalej Moskwę toczyć. Trem, brem, szpiegi, zwiady. Wiecie, co to znaczy? No to, że wy dziady, niedołęgi, bracia. To wyżla rzecz tropić. Bernardyńska kwestować, a moja rzecz kropić, kropić, kropić i kwita. Tu maczugę glasnął, za nim cały tłum szlachty kropić, kropić wrzasnął. Poparł stronę chrzciciela Bartek, zwan Brzytewka. Od szabli cienkiej, tudzież Maciej, zwan Konewka, od sztućca, który naszał z gardłem tak szerokim, że zeń jak z konwituzin kule klał potokiem. Obaj krzyczeli: wiwat, chrzciciel z Kropidełkiem. Prusak chciał mówić, ale zgłuszono go zgiełkiem i śmiechem. Precz wołano, precz Prusaki, tchórze. Kto tchórz, niech w bernardyńskim chowa się kapturze. Wtem znowu głowę zwolna podniósł Maciej stary. I zaczęły cokolwiek uciszać się gwary. Nie drwijcie, rzekł z robaka. Znam go, to ćwik Klecha. Ten robaczek większego od was zgryzł orzecha. Raz go tylko widziałem, ledwom okiem rzucił, poznałem, co to za ptaszek. Ksiądz oczy odwrócił, lękając się, żebym go nie zaczął spowiadać, ale to nie moja rzecz wiele o tym gadać. On tu nie przyjdzie, próżno wzywać Bernardyna. Jeśli od niego wyszła ta cała nowina, to kto wie, w jakim celu? Bo to bies księżyna. Jeśli prócz tej nowiny nic więcej nie wiecie, więc po coście tu przyszli i czego wy chcecie? Wojny krzyknęli. Jakiej? Zapytał. Zawołali: wojny z Moskalem, bić się, hajże na Moskali. Prusak wciąż wołał, a głos coraz wyżej wznosił, aż posłuchanie częścią ukłonem wyprosił, częścią zdobył swą mową krzykliwą i cienką. I ja chcę bić się, wołał, tłukąc się w pierś ręką. Choć kropidła nie noszę, drągiem od wiciny sprawiłem raz Prusakom czterem dobre chrzciny, którzy mnie po pijanemu chcieli w preglu topić. To jest zuch, Bartku, rzekł chrzciciel. Dobrze, kropić, kropić. Ależ najsłodszy Jezu. Trzeba pierwej wiedzieć, z kim wojna, o co. Trzeba do światu powiedzieć, wołał Prusak. Bo jakże lud ruszy za nami? Gdzie pójdzie? Kiedy, gdzie iść, my nie wiemy sami. Bracia szlachta, panowie, potrzeba rozsądku, dobrodzieje, potrzeba ładu i porządku. Chcecie wojny, więc zróbmy konfederacyjną. Obmyślmy, gdzie zawiązać i pod laską czyją. Tak było w Wielkopolsce. Widzim rejteradę niemiecką, cóż my robim? Wchodzim tajnie w radę. Uzbrajamy i szlachtę, i włościan gromadę. Gotowi Dąbrowskiego, czekamy rozkazu. Na koniec hajże na koń, powstajem od razu. Proszę o głos, zawołał pan komisarz Sklecka. Człowiek młody, przystojny, ubrany z Niemiecka, zwał się Buchman, lecz Polak był, w Polsce się rodził, nie wiedzieć pewnie, czy ze szlachty pochodził, lecz o to nie pytano. I wszyscy Buchmana szacowali, iż służył wielkiego pana, był dobry patriota i pełen nauki, ksiądz obcych wyuczył się gospodarstwa, sztuki i dóbr, administrację, prowadził porządnie, o polityce także wnioskował rozsądnie, pięknie pisać i gładko umiał się wysławiać, zatem umilkli wszyscy, kiedy ją rozprawiać. Proszę o głos, powtórzył. Po dwakroć odchrząknął,
Ukłonił się i usty dźwięcznymi tak brząknął. Preopinaci moi w swych głosach wymownych dotknęli wszystkich punktów stanowczych i głównych. Dyskusje na wyższe wznieśli stanowisko. Mnie tylko pozostaje w jedno zjąć ognisko, rzucone trafne myśli i rozumowania. Mam nadzieję, że w ten sposób sprzeczne zgodzić zdania. Dwie części w dyskusji całej uważałem. Podział już jest zrobiony. Idę tym podziałem. Naprzód. Dlaczego mamy przedsiębrać powstanie? W jakim duchu? To pierwsze żywotne pytanie. Drugie, rewolucyjnej władzy się dotyczy. Podział jest trafny, tylko przewrócić go życzę. Naprzód zacząć od władzy. Skoro pojmiem władzę, z niej powstania istotę, duch, cel wyprowadzę. Co do władzy więc, kiedy oczyma przebiegam dzieje całej ludzkości i cóż w nich spostrzegam? Oto ród ludzki dziki, w lasach rozpierzchniony, skupia się, zbiera, łączy dla wspólnej obrony. Obmyśla ją i to jest najpierwsza obrada. Potem każdy wolności własnej cząstkę składa dla dobra powszechnego. To pierwsza ustawa, z której jako ze źródła płyną wszystkie prawa. Widzimy tedy, że rząd umową się tworzy, nie pochodząc, jak mylnie sądzą, z woli Bożej. Otóż rząd na kontrakcie oparłszy społecznym, podział władzy już tylko jest skutkiem koniecznym. Otóż są i kontrakty, kijowskie czy mińskie, rzekł stary Maciej. Owoż i rządy babińskie. Panie Buchman, czy Bóg nam chciał cara narzucić, czy diabeł? Ja z was mością nie będę się kłócić. Panie Buchman, gadaj waś, jakby cara zrzucić. Tu sęk, krzyknął kropiciel. Gdybym mógł podskoczyć do tronu i kropidłem plus kras cara zmoczyć, to już by on nie wrócił ni kijowskim traktem, ni mińskim, ni za żadnym Buchmana kontraktem. Ani by go wskrzesili z mocy Bożej popi, ni z mocy Belzebuba. Ten mi zuch, kto kropi. Panie Buchman, właścina rzecz bardzo wymowna, ale wymowa szum drum, kropić, to rzecz główna. To opisnął ręce trąc Bartek Brzytewka. Od chrzciciela do Maćka biegając jak cewka z jednej strony krosien przerzucana w drugą. Tylko ty, Maćku, z rózgą, ty, Maćku, z maczugą, tylko zgódźcie się. Dalbóg, pobijem na druzgi Moskala, Brzytew idzie pod komendę rózgi. Komenda, przerwał chrzciciel, dobra ku paradzie. U nas była komenda w kowieńskiej brygadzie, krótka, a węzłowata. Straż, sam się nie strachaj. Bij, nie daj się, postępuj, często, gęsto, machaj. Szach, mach, to pisnął Brzytwa, to mi regulament. Po co tu pisać akta? Po co psuć atrament? Konfederacji trzeba, oto cała sprzeczka. Jest marszałek nasz Maciej, a laska Rózeczka. Niech żyje, krzyknął chrzciciel, kurek na kościele. Szlachta odpowiedziała, wiwat kropiciele. Ale w kątach szmer powstał, choć w środku tłumiony. Widać, że się rozdziela rada na dwie strony. Buchman krzyknął, ja zgody nigdy nie pochwalam. To mój system. Ktoś drugi wrzasnął, nie pozwalam. Inni z kątów wtórują. Nareszcie głos gruby ozwał się przybyłego szlachcica z Kołuby. Cóż to państwo dobrzyńscy? A to co się święci? A my? Czy to będziemy spod prawa wyjęci? Kiedy nas zapraszano z naszego zaścianku, a zapraszał nas klucznik Rębajło, mopanku, mówiono nam, że wielkie rzeczy dziać się miały. Że tu nie o dobrzyńskich, lecz o powiat cały, o całą szlachtę idzie. To Sirobak bąkał, choć nigdy nie dokończył i zawsze się jąkał i ciemno tłumaczył. Wreszcie, koniec końców, my zjechali, sąsiadów zwołali przez gońców. Nie sami tu panowie dobrzyńscy jesteście. Z różnych innych zaścianków jest tu nas ze 200. Wszyscy więc radźmy. Jeśli potrzeba marszałka, głosujmy wszyscy. Równa u każdego gałka. Niech żyje równość. Zatem dwaj Terajewicze i czterej Stypułkowscy i trzej Mickiewicze krzyknęli wiwat równość, stojąc za Skołubą. Tymczasem Buchman wołał, zgoda będzie zgubą.
Kropiciel krzyczał: bez was obejdziemy się sami, niech żyje nasz marszałek Maciek nad Maćkami. Hej, do laski! Dobrzyńscy krzyczał: zapraszamy! A obca szlachta woła w głos: nie pozwalamy! Rozstrycha się tłum na dwie kupy rozdzielone i kiwając głowami w dwie przeciwne strony: tamci nie pozwalamy, ci krzyczą: prosimy. Maciek stary w pośrodku, jeden siedział niemy i jedna głowa jego była nieruchoma. Przeciw niemu stał chrzciciel, zwieszony rękoma na maczudze, a głową na końcu maczugi wspartą kręcił jak tykwą wbitą na kij długi i na przemiany to w tył, to się w przód kiwał i ustawicznie kropić, kropić wykrzykiwał. Wzdłuż izby zaś przebiegał brzytewka ruchawy, ciągle od kropiciela do Macieja ławy. Konewka zaś powoli wszerz izbę przechodził, od dobrzyńskich do szlachty. Niby to i godził, jeden wciąż wołał golić, a drugi zalewać. Maciek milczał, lecz widno, że się zaczął gniewać. Ćwierć godziny wrzał hałas, gdy nad tłum wrzeszczący ze środka głów wyskoczył w górę słup błyszczący. Był to rapier sążnistej długości, szeroki na całą pięć, a sieczny na obadwa boki. Widocznie miecz teutoński z norymberskiej stali ukuty. Wszyscy milcząc na broń poglądali. Kto ją podniósł? Nie widać. Lecz razem zaraz zgadniono. To Scyzoryk, niech żyje Scyzoryk, krzykniono. Wiwat Scyzoryk, klejnot Rembajło w zaścianku. Wiwat Rembajło, Szczerbiec, Półkozic, Mopanku. Wnet Gerwazy, to on był, przez tłum się przecisnął na środek izby, wkoło Scyzorykiem błysnął, potem w dół chyląc ostrze, na znak powitania przed Maćkiem rzekł: Różeczce Scyzoryk się kłania, bracia szlachta dobrzyńscy, ja nie będę radził nic a nic, powiem tylko, po co was zgromadził, a co robić, jak robić, decydujcie sami. Wiecie, słuch dawno chodzi między zaściankami, że się na wielkie rzeczy zanosi na świecie. Ksiądz Robak o tym gadał, wszakże wszyscy wiecie. Wiemy, krzyknęli. Dobrze. Owoż mądrej głowie ciągnął mówca, spojrzawszy bystro dość dwie słowie. Nieprawdaż? Prawda, rzekli. Gdy cesarz francuski, rzekł klucznik, stąd przyciąga, a stamtąd car ruski, więc wojna, car z cesarzem. Królowie z królami pójdą za łby, jak zwykle między monarchami. A nam czy siedzieć cicho? Gdy wielki wielkiego będzie dusić, my duśmy mniejszych, każdy swego. Z góry i z dołu, wielcy wielkich, małych mali. Jak zaczniemy ciąć, tak całe szelmostwo się zwali i tak zakwitnie szczęście i Rzeczpospolita. Nieprawdaż? Prawda, rzekli, jakby z książki czyta. Prawda, powtórzył chrzciciel, kropa, kropi, kwita. Ja zawsze gotów golić, ozwał się brzytewka. Tylko zgódźcie się, prosił uprzejmie Konewka, chrzcicielu i Macieju, pod czyją iść wodzą. Ale mu przerwał Buchman. Niech się głupi godzą, dyskusje publicznej sprawie nie zaszkodzą. Proszę milczeć, słuchamy, sprawa na tym zyska. Pan klucznik ją z nowego zważa stanowiska. Owszem, zawołał klucznik, u mnie po staremu. O wielkich rzeczach myśleć należy wielkiemu. Jest na to cesarz, będzie król, senat, posłowie. Takie rzeczy, mopanku, robią się w Krakowie lub w Warszawie, nie u nas, w zaścianku, w Dobrzynie. Aktów konfederackich nie piszą w kominie, kredą, nie na wicinie, lecz na pergaminie. Nie nam to pisać akta. Ma Polska pisarzy koronnych i litewskich, tak robili starzy. Moja rzecz z Scyzorykiem wyrzynać, kropidłem pluskać, dodał kropiciel, i wykalać szydłem, krzyknął Bartek Szydełko, dobywszy swej szpadki. Wszystkich was, kończył klucznik, biorę tu na świadki, czy Robak nie powiadał, że w przód, nim przyjmiecie w dom wasz Napoleona, trzeba wymieść śmiecie? Słyszeliście to wszyscy, a czy rozumiecie? Któż jest śmieciem powiatu? Kto zdradziecko zabił najlepszego z Polaków? Kto go okradł, zgrabił i jeszcze chce ostatki wydrzeć z rąk dziedzica? Któż to? Mam wam gadać? A już ci soplica, przerwał Konewka. To Łotr. Oj, to ciemiężyciel, pisnął brzytewka. Więc go kropić, dodał chrzciciel. Jeśli zdrajca, rzekł Buchman, miasta szubienice. Hejże, krzyknęli wszyscy, hejże na soplice. Lecz Prusak śmiał podjąć się sędziego obrony i wołał z wzniesionymi ku szlachcie ramiony. Panowie bracia, jaj,
A na boskie rany, co znowu, panie klucznik? Czy waś opętany? Czy o tym była mowa? Że ktoś miał wariata banita bratem, to co karać go za brata? To mi po chrześcijańsku. Są tu w tym konszachty hrabiego, żeby sędzia był ciężki dla szlachty. Nieprawda, dalibóg, że to wy tylko sami pozywacie go, a on zgody szuka z wami. Ustępuje ze swego, jeszcze grzywny płaci. Ma proces z hrabią, cóż stąd, to badwaj bogaci. Niechaj pan drze się z panem. Cóż to do nas, braci? Pan sędzia ciemiężyciel, on pierwszy zabraniał, ażeby się chłop przed nim do ziemi nie kłaniał, mówiąc, że to grzech. Nieraz u niego gromada chłopska, ja sam widziałem, do stołu z nim siada, płacił za włość podatki, a nie tak jest w klecku, choć tam waś, panie Buchman, rządzisz po niemiecku. Sędzia zdrajca, my się z nim od infimy znamy, poczciwe było dziecko i dziś taki samy, Polskę kocha nad wszystko, polskie obyczaje chowa, modom moskiewskim przystępu nie daje. Ilekroć z Prus powracam, chcąc zmyć się z Niemczyzny, wpadam do Soplicowa. Jak w centrum polszczyzny, tam się człowiek napije, nadysze ojczyzny. Dalibóg, dobrzyńscy, ja wasz brat, ale sędziego nie pozwolę pokrzywdzić. Nie będzie nic z tego. Nie tak, panowie bracia, w Wielkopolsce było. Co za duch, co za zgoda. Aż przypomnieć miło. Nikt tam podobną fraszką nie śmiał rady mieszać. To nie fraszka, zawołał klucznik, łotrów wieszać. Szmer wzmagał się. Wtem Jankiel posłuchania prosił. Na ławę wskoczył, stanął i nad głowy wznosił brodę jak wiechę, co mu aż do pasa wisi. Prawą ręką zdjął z wolna z głowy kołpak lisi, lewą ręką jarmułkę zruszoną poprawił, potem lewicę za pas zatknął i tak prawił, kołpakiem lisim w kolej kłaniając się nisko. No, panowie dobrzyńscy, ja sobie Żydzisko, mnie sędzia ni brat, ni swat. Szanuję Sopliców, jak panów bardzo dobrych i moich dziedziców. Szanuję też Dobrzyńskich, Bartków i Maciejów, jako dobrych sąsiadów, panów dobrodziejów. A mówię tak, jeżeli państwo chcą gwałt zrobić sędziemu, to bardzo źle. Możecie się pobić, zabić, a asesory, a sprawnik, a turma, bo w wiosce u Soplicy jest żołnierzy hurma. Wszystko jegry. Asesor w domu tylko świśnie. Tak wraz przymaszerują, stoją jak umyślnie. A co będzie, jeśli czekacie Francuza? To Francuz jest daleko jeszcze, droga duża. Ja Żyd, o wojnach nie wiem, a bywałem w Bielicy i widziałem tam Żydków od samej granicy. Słychać, że Francuz stoi nad rzeką Łososną, a wojna jeśli będzie, to chyba aż wiosną. No mówię tak, czekajcie. Wszak dwór Soplicowa nie budka kramna, co się rozbierze, w wóz schowa i pojedzie. Dwór jak stał, do wiosny stał będzie. A pan sędzia to nie jest Żydek na arendzie, nie uciecze, to jego można znaleźć wiosną. A teraz rozejdźcie się, a nie gadać głośno o tym, co było, bo to gadać to daremno. A czyja łaska panów, szlachty, proszę ze mną, moja siora powiła małego Jankielka. Ja dziś traktuję wszystkich, a muzyka wielka każe przynieść kozice, basetle, dwie skrzypiec, a pan Maciek dobrodziej lubi stary lipiec i nowego mazurka. Mam nowe mazurki, a wyuczyłem śpiewać fein moje bachurki. Wymowa lubionego powszechnie Jankiela trafiała do serc. Powstał krzyk, oklask, wesela, szmer przyzwolenia nawet za domem się szerzył. Gdy gerwazy w Jankiela z scyzorykiem zmierzył. Żyd skoczył, wpadł w tłum, klucznik woła, pręcz to, Żydzie, nie tkaj palców między drzwi, nie o ciebie idzie. Panie Prusak, że waszeć sędziowską handlujesz parą wicin mizernych, to już zań gardłujesz? Zapomniałeś mu panku, że ojciec waszecin spławiał do Prus 20 choreszkowskich wicin? Stąd się zbogacił i on i jego rodzina. Ba, nawet wszyscy ilu was tu jest, Dobrzyna, bo pamiętacie starzy, słyszeliście młodzi, że stolnik był was wszystkich ojciec i dobrodziej. Kogóż on komisarzem słał do swych dóbr pińskich? Dobrzyńskiego, radchmistrzów kogo miał? Dobrzyńskich, marszałkostwa, kredensu, nie zwierzał nikomu, tylko Dobrzyńskim. Pełno Dobrzyńskich miał w domu. On forował wasze w trybunałach sprawy, on wyrabiał u króla dla was chleb łaskawy. Dzieci wasze kopami pomieszczał w konwikcie pijarskim, na swym koszcie, odzieży i wikcie. Dorosłych promowował, także swym nakładem. A dlaczego to robił? Że wam był sąsiadem. Dziś Soplica kopcami tyka waszych granic. Cóż, kiedy wam dobrego zrobił on? Nic a nic. Przerwał konewka, bo to wyrosło z szlachciury. A jak dmie się, fu, 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 jak nos drze do góry. Pamiętacie?
Prosiłem na córki wesele. Poje, nie chce pić. Mówi, nie pije tak wiele, jak wy, szlachta, ciągniecie jak bąki. Ot magnat delikacik z marymąckiej mąki. Nie pił, leliśmy w gardło, krzyczał, gwałt się dzieje. Czekaj no, niech no, ja mu z konewki naleję. Filut, zawołał chrzciciel, oj, i ja go kropnę za swoje. Mój syn, było to dziecię roztropne. Teraz tak zgłupiał, że go nazywają sakiem. A z przyczyny sędziego został głupcem taki. Mówiłem, po co tobie leźć do Soplicowa? Jeżeli cię tam złowię, niech cię Bóg uchowa. On znowu smyk do Zosi, dybie przez konopie. Złowiłem go, a zatem za uszy i kropie. On beczy i beczy, jak maleńkie chłopie. Ojcze, choć zabij, muszę tam iść, a wciąż szlocha. Co tobie? A on mówi, że te Zosię kocha. Chciałby popatrzeć na nią. Żal mi nieboraka. Mówię sędziemu, sędzio, daj Zosię dla saka. On mówi, jeszcze mała, czekaj ze 3 lata. Jak sama zechce. Łotr, urze! Już ją komuś swata. Słyszałem. Już ja się tam na wesele wkręcę. Ja im łoże małżeńskie kropidłem poświęcę. I taki łotr, zawołał klucznik, ma panować i dawnych panów lepszych od siebie rujnować, a choreszków i pamięć i imię zaginie? Gdzież jest wdzięczność na świecie? Nie ma jej w Dobrzynie. Bracia, chcecie bój z ruskim wieść imperatorem, a boicie się wojny z soplizowskim dworem? Strach wam turmy? Czyż to ja wzywam na rozboje? Broń Boże, szlachta, bracia, ja przy prawie stoję, wszak hrabia wygrał, zyskał dekretów niemało, tylko je egzekwować. Tak dawniej bywało. Trybunał pisał dekret, szlachta wypełniała, a szczególnie dobrzyńscy i stąd wasza chwała urosła na Litwie. Wszakże to dobrzyńscy sami bili się na zajeździe myskim z Moskalami, których przywiódł generał ruski Wojniłowicz i łotr, przyjaciel jego, pan Wołk Złogomowicz. Pamiętacie, jak Wołka wzięliśmy w niewolę? Jak chcieliśmy go wieszać na belce w stodole? Iż tyran dla chłopstwa, sługa Moskali? Ale się chłopi głupi nad nim zlitowali. Upiec go muszę kiedyś na tym scyzoryku. Nie wspomnę innych wielkich zajazdów bez liku, z których wyszliśmy zawsze, jak szlachcie przystało, i z zyskiem, i z aplauzem powszechnym, i z chwałą. Po cóż o tem wspominać? Dziś darmo pan hrabia, sąsiad wasz sprawę toczy, dekrety wyrabia. Już nikt z was pomóc nie chce biednemu sierocie. Dziedzic stolnika, tego, który żywi ukrocie, dziś nie ma przyjaciela oprócz mnie, klucznika i od tego wiernego mego scyzoryka. I kropidła, rzekł chrzciciel. Gdzie ty, gerwazeńku? Tam i ja, póki ręka, póki plask, plask w ręku. Co dwaj, to dwaj. Dalibóg mój gerwazy, ty miecz, a ja mam kropidło. Dalibóg ja kropię, a ty siecz. I tak szach, mach, plusk i plask, oni nie gawędzą. To ci Bartka, rzekł brzytwa, bracia nie odpędzą. Już co wy namydlicie, to ja wszystko zgolę. I ja, przydał konewka, z wami ruszyć wolę, gdy ich nie można zgodzić na obiór marszałka. Co mi tam głosy gałki? U mnie insza gałka. Tu wydobył z kieszeni garść kul, dzwonił niemi. Od gałki, krzyknął, w sędzie gałkami wszystkimi. Do was, wołał z kołuba, do was się łączymy. Gdzie wy? Krzyknęła szlachta. Gdzie wy, to tam i my. Niech żyją Choreszkowie, wiwat Półkozice, wiwat klucznik Rębajło. Hajże na Soplice! I tak wszystkich pociągnął wymowny gerwazy, bo wszyscy ku sędziemu mieli swe urazy. Jak zwyczajnie w sąsiedztwie. To o szkodę skargi, to o wyręby, to o granice zatargi. Jednych gniew, drugich tylko pobudzała zawiść bogactw sędziego. Wszystkich zgodziła nienawiść. Cisną się do klucznika, podnoszą do góry szable, pałki, aż Maciek, dotychczas ponury, nieruchomy, wstał z ławy i wolnymi kroki wyszedł na środek izby i podparł się w boki i spojrzawszy przed siebie i kiwając głową, zabrał głos, wymawiając zwolna każde słowo z przestankiem i przyciskiem. Ach, głupi wy, na kim się mleło na was skrupi. To póki o wskrzeszeniu Polski była rada, o dobra pospolitem, głupi, u was zwada. Nie można było, głupi, ani się rozmówić, głupi, ani porządku, ani postanowić wodza nad wami, głupi. A niech no kto podda osobiste urazy, głupi, u was zgoda. Precz stąd, bo jakem Maciek was do milionów kroćset kroci tysięcy fur, beczek, furgonów, diabłów.
cichli wszyscy, jak rażeni gromem. Ale razem straszliwy powstał krzyk za domem. Wiwat hrabia! On wjeżdżał na folwark Maciejów. Sam zbrojny, za nim zbrojnych 10 dżokejów. Hrabia siedział na dzielnym koniu w czarnym stroju, na sukni orzechowy płaszcz włoskiego kroju, szeroki, bez rękawów, jak wielka opona, spięty klamrą u szyi, spadał na ramiona, kapelusz miał okrągły, z piórem w ręku szpadę, okręcił się i szpadą powitał gromadę. Wiwat hrabia! Krzyknęli. Z nim żyć i umierać. Szlachta zaczęła z chaty przez okna wyzierać i za klucznikiem coraz ku drzwiom się napierać. Klucznik wyszedł, a za nim tłum przez drzwi runął. Maciek resztę wypędził, drzwi zamknął, zasunął i przez okno wyjrzawszy raz jeszcze rzekł: głupi. A tymczasem się szlachta do hrabiego kupi. Idą w karczmę. Gerwazy wspomniał dawne czasy. Kazał sobie 3 podać od kontuszów pasy. Na nich ze sklepu karczmy beczki wydobywa. 3, jedną miodu, drugą wódki, 3 piwa. Wyjął gwoździe, wnet z szumem trysnęły 3 strugi. 1 biały jak srebro, krwawnikowy, 2, 3 żółty. Troistą grają w górze tęczą, a spadając w 100 kubków, we 100 szklanek brzęczą. Jankiel wymknął się milczkiem, oklep. Prusak równie niesłuchany, choć jeszcze rozprawiał wymownie, chciał zmykać. Szlachta w pogoń, wołając, że zdradził. Mickiewicz stał z daleka. Ni krzyczał, ni radził. Ale z miny poznano, że coś złego knuje, więc do kordów i hejże. On się rejteruje, odcina się, już ranny, przyparty do murów. Gdy mu skoczył na odsiecz zani 3 czeczotów, za czym rozjęto szlachtę. Ale w tym rozruchu 2 było ciętych w ręce. 1 dostał po uchu, reszta wsiadała na koń, hrabia i gerwazy, porządkują, rozdają oręże, rozkazy. W końcu wszyscy przez długą zaścianku ulicę puścili się w cwał, krzycząc: hajże na soplice!